Dane są następujące wyrazy początkowe i reguły dla dwóch ciągów liczbowych. Pierwszy ciąg to ciąg x, wyraz początkowy 1, reguła, dodaj 1, ciąg y, wyraz początkowy 5, reguła, dodaj 5. Uzupełnij tabelę trzema pierwszymi wyrazami ciągów x oraz y, następnie przeciągając pomarańczową kropkę, zaznacz pary upoczątkowane xy na poniższym wykresie. No to przyjrzyjmy się. Ciąg x powiedziane jest w zadaniu, że wyraz początkowy to 1, wpisujemy wyraz początkowy 1. A reguła pozwalająca otrzymać kolejny wyraz, to dodanie jedynki. W takim razie 1 dodać 1 równa się 2, 2 dodać 1 równa się 3, całkiem proste. Spójrzmy teraz na ciąg y. Wyraz początkowy to 5, wpisujemy pierwszy wyraz 5. A reguła mówi, że żeby otrzymać wyraz następny musimy dodać 5. Czyli 5 dodać 5 równa się 10. 10 dodać 5 równa się 15. I zadanie mówi dalej, że mamy te pary XY zaznaczyć na wykresie. Są to pary uporządkowane. Pierwsza para to 1 i 5. Czyli X równa się 1, Y równa się 5. Kropka ląduje tutaj. X równa się 1, Y równa się 5. Druga para... Dla x równego 2, y równa się 10. x równy 2, y równy 10. I dla x równego 3, y równa się 15. x równa się 3, y równa się 15. I widać na tym wykresie, że dla każdego przesunięcia o 1 w prawo, dla każdego zwiększenia o 1 w kierunku poziomym, czyli x większego o 1, zwiększamy y o 5. Zwiększamy x o 1, zwiększamy y o 5. I mamy jeszcze jedno pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Wyrazy ciągu y są równe, puste pole, razy wyrazy ciągu x. I od razu widać z tej tabelki, że wyraz 5 to pomnożona razy 5 1, 10 to 5 razy 2, 15 to 5 razy 3. I ma to sens. Zaczęliśmy z y 5 razy większym od x i w ciągu x Dodajemy za każdym razem 1. Widać to na wykresie. 1, 1 w każdym kolejnym kroku. A w ciągu y dodajemy za każdym razem 5-krotnie więcej niż 1. Dodajemy za każdym razem 5. Czyli wyrazy ciągu y są równe 5 razy wyrazy ciągu x. Prawidłowa odpowiedź.